Witamy Was w naszych blogach Ekstra, w których podsumowujemy, w zasadzie to podsumowaliśmy już chyba najlepsze walki, najlepsze nokauty, najlepsze poddania. Razem ze mną oczywiście, przedstaw się ładnie teraz, Tomku. Tomasz Tyżej Marciniak. Jeden z największych ekspertów polskiej MMA, człowiek, którego wiedza myślę, że przytłacza niejednego samozwańczego eksperta, który tam gdzieś u Was na forum MMAROX mocno śpiga. Dobra, tak jest, ja jestem złośliwy. czytam jakby co. I pozdrawiam też Kochones, bo też tam zawsze jest śmiesznie i podoba mi się ta napinka związana ze sportem walki, ale nie o to chodzi. Podsumowaliśmy sobie to, co było w 2014 roku, to może tak myślę, że chyba wypadałoby zrobić takie nasze absolutnie subiektywne, prywatne przewidywanie tego, co może spotkać nas w następnym, znaczy w tym roku 2015 i światowym, i w polskim MMA. Może zacznijmy trochę od świata. A co nas może czekać w światowym MMA? To taki temat dość szeroki, bo absolutnie myślę, że możemy sobie szyć teraz. Nie mamy nic przygotowanego, że tego scenariusza, tego ostatniego odcinka potraktujemy też, że to jest taki blok ekstra, ekstra. Co nas może czekać? Ja myślę, że zaostrzy się rywalizacja między Bellatorem i UFC, jeżeli chodzi o podkradanie sobie zawodników. I wydaje mi się, że to będzie rok, w którym najbardziej kasowy zawodnik w ostatnich latach ma, czyli Brock Lesnar, wróci do klatki. No właśnie, mówi się teraz o tym dużo. Gdzieś tam już nawet Brandon Schaub widziałem, że rzuca wyzwania. Myślę, że każdy będzie chciał walczyć z Lesnarem, bo raz, że to jest fajny marketing, fajna promocja. A czy faktycznie tak będzie? Bo gdzieś tam słyszałem, że Bellator bardzo mocno będzie namawiał Lesnara, żeby to u nich powrócił do MMA. No. Zawodnik WWE, były mistrz, tak? Były zawodnik WWE, były futbolista, były mistrz UFC, bardzo dużo byłych tytułów jest przy Brocku Lesnarze. No, myślę, że tak, bo to jest zawodnik, który robi różnicę, jeżeli chodzi o przepływ pieniędzy z jego walk, więc... Chyba cały czas rekordem jest ta walka z Mirem, jeżeli chodzi o sprzedaż pay-per-view. Tak mi się wydaje. Nie tak, wiem, UFC, UFC 100. 101 chyba, tak? UFC 100, 100, 100. To było okrągłe i tam faktycznie było chyba 1,6 miliona sprzedanych pay-per-view, co jest rekordem w historii. No nie dziwię w takim razie, że będą się bić o to, żeby Lesnar walczył albo w UFC, albo przepraszam, w Bellatorze. A coś ze sportowych myślisz, że może się zmienić? Myślisz, że w kategorii 66 kg Conor McGregor jest w stanie zdetronizować Jose Aldo? Oczywiście, jeżeli wygra z Siverem. Nie wiem, kiedy to pójdzie, więc jak wygrał z Siverem, no to dalej spekulujemy. Czy Jose Aldo, jeżeli przegrał z Siverem, no to balon irlandzki napompowany dosyć szybko, lekko sflaczał. Wiesz, z każdą kolejną walką Conor McGregor jednak przekonuje mnie bardziej do siebie, ale wydaje mi się, że nadal mierzy wyżej niż potrafi doskoczyć, jeżeli chodzi o Jose Aldo. To też mi się wydaje. No to jest fenomenalny zawodnik i bardzo lubię go oglądać, ale chyba to za wysokie progi jeszcze, żeby w tym roku rywalizować z Jose Aldo. To ja jeszcze zapytam Cię, jest w stanie ktoś w końcu pokonać Jona Jonesa? Nałogi. O, jaki złośliwiec. No, myślę, że to chyba trochę przesadzone wszystko. Z zawodników nie sądzę. Nie sądzę. Myślę, że Aleksander Gustafsson da mu znowu ciężką walkę, chociaż podejrzewam, że tutaj Jones się łatwiej uparł ze Szwedem niż za pierwszym razem. Ale to tyle. Nie widać jakby innych zawodników w tej dywizji, które mogliby zagrozić. No. Mam nadzieję, że dojdzie do konfrontacji Janka z Jonem Jonesem, ale chyba nie w 2015 roku, też tak myślę, ale nie oszukujmy się, że chyba wiemy, jakie będą wtedy kursy bukmacherskie. Ale zarobię pieniędzy. Zarobiłem na Latifi, zarobię na Jonesie. Oczywiście zapraszamy, abyście obstawiali na BetSafe. Jakbyście nie wiedzieli, jak nas znaleźć, to szukajcie BetSafe.com. No dobra, jedno rzecz jeszcze, czy UFC pozostanie Ligą Mistrzów MMA, czy już teraz jest taką tylko Ligą Europejską? Powiem Ci, dlaczego Cię o to pytam, bo zatrudnienie pro wrestlera w osobie CM Punk'a moim zdaniem jest lekkim skandalem i pokazaniem, w którą stronę UFC będzie jednak zmierzało. Znaczy, UFC nigdy nie stroniło od freak show tak naprawdę, chociaż CM Punk jest najbardziej skrajnym przykładem w historii tej organizacji. Tutaj muszę się w pełni z Tobą zgodzić, ale Nie mogę powiedzieć, że UFC jak gdyby stanie się tą ligą europejską tak długo, kiedy wszyscy liderzy światowych rankingów walczą w UFC.
no, będzie trzeba godzić miejsce między tych elitarnych, najlepszych na świecie zawodników i ludzi, którzy nic nie potrafią, jak CM Punk. No to co zrobić? Powiedz, że nie dałeś się sprowokować. No dobra, no to myślę, że już mamy mniej więcej tak pokrótce, bo oczywiście moglibyśmy to robić 25-minutowy takie podsumowanie i ewentualnie przewidywanie, przepraszam, ale nikt by tego nie obejrzał. Także... Ja bym obejrzał. Ja również bym obejrzał. No dobra, Polska. Wypali ten Londyn, czy nie wypali? Londyn mi się wydaje, że jest bardziej pewny niż kwietniowa gala UFC w Polsce. Jakbym miał obstawić, które z tych dwóch wydarzeń się odbędzie dzisiaj, co jest 12 stycznia, dobrze myślę, czy 13, to myślę, że KSW w Londynie jest znacznie bardziej prawdopodobnym wydarzeniem. No też mi się tak wydaje, tym bardziej, że tam gdzieś już plotki chodzą, że Anglia też już wie wszystko. W kalendarzu dzisiaj sprawdzałem sobie Wikipedię, między innymi przeglądając, przygotowując się naszych podsumowań. Patrzę, że już jest wpisany w kalendarz z datą Wembley Arena. Także zobaczymy. Tam myślę, że Pudzian wystąpi? Mamet Khalidov? Myślę, że Pudzian na pewno. Mamet nie wiadomo, czy się wykuruje do tego czasu, a nawet jeżeli się wykuruje, to podejrzewam, że to nie będzie jakiś wymagający przeciwnik. Chyba już trochę naciskamy na ten pedał z czasem. Musi być, ale to wiesz, to fajne wydarzenie. No, KSW wychodzi poza granicę Polski i trzeba się tym, mówiąc kolokwialnie, jarać. No dobra, no to wcześniej. Myślisz, że to, że KSW nie daje wiosennego terminu swojej gali, jest spowodowane tym, że będą chcieli w jakikolwiek sposób spróbować zablokować UFC, że czekają, że najpierw UFC da swój termin, a oni dadzą wcześniej tydzień na przykład. No, jest taka możliwość? Ja znam Maćka i Kabula i... Tak, no. W kuluarach... nie wiadomo, do czego tam czasami na tej polskiej scenie dochodziło. Natomiast wydaje mi się, że nie, bo z tego co... A taka prostanie za kalendarza. No, UFC ma terminy w Europie 4 kwietnia, 11 kwietnia. 4 kwietnia to jest weekend wielkanocny, więc to chyba odpada, więc nie będą chcieli zrobić tydzień przed gali w takim wypadku. I wydaje mi się, że w ogóle ten kwiecień nie pasuje KSW, bo im kompletnie rozstrzelity kalendarz. Jest gala, która ma być pod koniec lutego, ewentualnie na początku marca. Jest gala, która ma być maj-czerwiec, więc ładowanie się w kwiecień tutaj nie pasuje nikomu. Zostawię to chyba dla siebie, co sądzę o tym. Myślę, że 300 tysięcy, bo taka była kwota za dofinansowanie imprezy, która jest imprezą komercyjną. Myślę, że nie jest fajne z budżetu ludzi, którzy płacą, a nie do końca chcą KSW oglądać. A chciałeś koncert Madonny na Narodowym? No nie, ja nie jestem zwolennikiem płacenia z publicznych pieniędzy za atrakcje, które i tak są finansowane z biletów i sponsorów, którzy chcą się pokazać. Myślę, że za 300 tysięcy to można spokojnie parę dzieciaków wyżywić, które nie mają hajsu na to, żeby kupić sobie bułkę w szkole. Ale to już absolutnie moja czysta... Ja rozumiem, to jest biznes, tak jak wszystko. No, ja swojego biznesu nie mam, więc mam tą wygodną pozycję, że mogę sobie siedząc w kamę sushi na warszawskiej wymowie podsumować i mówić takie moje prywatne opinie. Myślisz, że Fen jest w stanie zrobić się marką numer 2? Bo ja cały czas jeszcze z racji ilości gal, może nie jakości tych gal, ale ilości stawiam, że PL MMA cały czas jest siłą numer 2 w Polsce. No ale teraz wkrótce dojdzie do jakiego istotnego przewartościowania. PL MMA nadal jest związane z Orange, nie wiadomo jak będą wyglądały te transmisje, teoretycznie jest umowa, ale... No fajne reporty cały czas robimy. Ale czy Orange będzie wysyłał wóz na galę, żeby... To wszystko kręci. Raczej to tak. Jest, aha, no to są dobre wiadomości dla PLMA, natomiast no, na pewno lepszym partnerem telewizyjnym jest Polsat, który zacznie od przyszłej gali transmitować galę Fight Exclusive Night. No też tak uważam. No, jeżeli pójdzie Fen na żywo w Polsacie, no to jeszcze pewien etap, pewna era, myślę, że takiego troszeczkę dobrobytu i stabilności na rynku może się pojawić. Tym bardziej, że to będzie edycja numer 6, a powiedzmy Promok i MMA, a tak już nie zrobili razem tyle, zanim zawinęli swój interes. Wrócimy się, że MMA tak, czy to już w ogóle jest taki między bajki trzeba włożyć? Kurczę. Wiesz, że zabrali im potencjalny main event. Dawid Ozdoba kontra Trypson. To prawda, ale wiesz, wydaje mi się, że MMA tak pod kierownictwem Dariusza Cholewy nie wróci, ale z drugiej strony wiem, że też takie propozycje były tu i ówdzie, żeby własność tej marki przejął ktoś inny. I to jest mimo wszystko nadal w świadomości Polaków, w świadomości polskich fanów MMA, druga najbardziej rozpoznawalna marka w Polsce. No zgadza się. To chciałbyś jeszcze tydzień coś dodać? Czego na przykład byś sobie chciał życzyć w 2015 roku?
O, bardzo dużo rzeczy, ale prywatnie. Skoncentrujmy się tylko prywatnie, niech ci się spełni, ale skoncentrujmy się na tych życzeniach związanych z MMA. Zresztą tak, a propos tego podsumowania, które nagrywaliśmy, życzyłbym sobie, żeby za rok, jak będziesz robił je ty, mam nadzieję, że ja również, to żebyśmy wymieniali wreszcie jakiegoś Polaka w kontekście nagród światowych. W kontekście nagród światowych. Właśnie tutaj się życzenie, które chciałbym, aby pas mistrzowski UFC w tym roku zawitał do Polski. Jest na to duża szansa, bo aż ten rzecznik jest w niesamowitym sztosie. Polacy tam zamiatają absolutnie. To też taki apel do wszystkich Polaków, którzy nas właśnie oglądają. A wiem, że oglądacie, zamiatajcie ringami w Rosji, zamiatajcie ringami w Stanach Zjednoczonych i w całej Europie. Tak, żebyśmy mieli o czym opowiadać. W Azji, Michał Pasternak, w Afryce, Rafał Haratyk, wszędzie już to. W Brazylii nie razem nie walczy. Panie! Panie! Tego sobie życzymy i oczywiście Wam zapraszam do oglądania kolejnych wideoblogów. Kończymy to podsumowanie. Coś chciałbyś jeszcze na przykład dodać jako od siebie, tak prywatnie, absolutnie? Pozdrowić sponsorów? Pozdrawiam indonezyjskich producentów batiku. A ja pozdrawiam oczywiście BetSafe.com i zapraszam do tego, abyście też śledzili na moim blogu to, co sobie tam piszę. Czasami bzdury, czasami większe lub mniejsze. Czasami typowania, które raz wchodzą, raz nie. Większość niestety nie, bo dyktuje gdzieś mi bije bardziej chyba serce niż rozum obstawianie tych pojedynków i w Polsce, i za granicą. I bawcie się dobrze razem z nami. To wszystko na to podsumowanie. Czwarty odcinek. Jeżeli nie widzieliście trzech poprzednich, to żałujcie.